Cześć wszystkim, mamy środę, 4 sierpnia. Dzisiaj w kalendarzu makro mamy PMI dla usług z Niemiec, Wielkiej Brytanii, zbiorczy PMI dla Eurostrefy, ze Stanów również PMI i ISM dla usług oraz zatrudnienie ADP. I na koniec zapasy ropy naftowej. W nocy zaś otrzymaliśmy bardzo dobre dane z Nowej Zelandii na temat zmiany zatrudnienia, które pozytywnie zaskoczyły. Odczyt był o 1/3 wyższy niż konsensus oraz spadek bezrobocia o 0,5%. Oprócz tego kiepskie dane z Australii o sprzedaży detalicznej. Po poniedziałkowym ISM, który obniżył się po raz pierwszy 12 miesięcy, może zwiastować, iż faktycznie zobaczymy tą przejściową inflację, o której cały czas mówi Fed. Jednak nadal zakłócenia, które są w łańcuchu dostaw oraz ciągły brak rąk do pracy spowoduje, myślę, że ta inflacja jeszcze zostanie z nami na trochę. Różne wskaźniki sygnalizują szczyt inflacji na pierwszy kwartał 2022 roku, więc jeszcze trochę musimy poczekać. Jeśli natomiast ceny zaczną szaleć nieco bardziej niż obecnie, możemy usłyszeć ze strony Fedu, że programy pomocowe oraz skupy aktywów zostaną zakończone nieco szybciej. W chwili obecnej Fed uspokaja rynki i nawet nie podał konkretnej daty, kiedy miałoby się to wydarzyć. Więc przechodząc do wykresów, funta być może czeka kolejny gorszy czas. Konsensus wskazuje na słabsze dane niż poprzednio, co w obecnej sytuacji może sygnalizować kolejne spadki na tej parze. Funt jest dużo słabszy od dolara, jeśli się osłabił, mając gorsze dane z UK jak i z USA. Dzisiejszy dzień wcale lepiej się nie zapowiada, choć jeszcze nie widzę dobrego miejsca na otwarcie shorta. Idąc dalej, EDEK w nieco lepszej sytuacji ponawia sygnał na longa i moje nastawienie nadal się nie zmienia. Natomiast druga połowa dnia, gdy otrzymamy zmiany pozarolniczego zatrudnienia ADP oraz wskaźnika ISM dla usług, może pokrzyżować te plany. Co do metali, widzimy, że z dwojga złego srebro jest chyba lepszą opcją. Nadal bronimy 61,8 FIBO i utrzymujemy się formacji. Ciekawą opcją może być eurofunt. Względem dolara funt ewidentnie jest słabszy niż euro. Jeśli dane będą zgodne z oczekiwaniami, może to być dobra okazja do longa. Wybroniliśmy 61,8 FIBO i jest szansa dojść do górnego ograniczenia kanału spadkowego. No i na koniec kiwi, który na dzisiaj raczej wybrałbym w połączeniu z OZIM ze względu na słabsze dane z Australii oraz na dane z USA po południu. Tak dobre dane w połączeniu z lockdownem w Sydney oraz zbliżającą się podwyżką stóp w Nowej Zelandii może zwiastować umocnienie się kiwiego. Okej, to by było na tyle. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.